lubił tańczyć i słuchać muzyki. Sam również komponował. Zachowały się nuty napisanego przez niego poloneza. Jeszcze w szkole pokochał piękną magnacką córkę. Była wielką miłością jego życia. Miłością odwzajemnioną, ale niespełnioną. Miał talent malarski, potwierdzają to zachowane jego prace. Kochał przyrodę. Z wielką pasją projektował ogrody, które wszystkich zachwycały. Nie godził się z krzywdą człowieka. Ubolewał nad losem polskiego chłopa. W szkole był prymusem. Szczególnie interesowała go filozofia. Chętnie grywał w szachy. Wybitny historyk Polski Szymon Askenazy pisał o nim. W jego postaci wydoskonalił się i wykwitnął oświecony Litwin Polak, gatunek ludzki jeden z najwyborniejszych, jakie polska ziemia wydała. Po lesie. Ziemia bogata w piękne lasy, łąki, rzeki i jeziora, bagna i moczary. Ziemia rodzinna Tadeusza Kościuszki. Przyszedł na świat w litewskiej Mereczowszczyźnie, obecnie Białoruś. Pochodził z drobnej szlachty. Pieczętował się herbem Roch III. Jego rodzice gospodarowali w wydzierżawionym mająteczku, starając się zebrać środki na odkupienie z rąk krewnych posiadłości rodzinnej Siechnowice, ofiarowanej przodkom Tadeusza przez króla Zygmunta I. Był czwartym dzieckiem Tekli z domu Ratomskiej i Tadeusza Ludwika. Na chrzcie dano mu 3 imiona: Andrzej, Tadeusz, Bonaventura. Przez całe życie używał tylko drugiego imienia – Tadeusz. Kościół w Kosowie, w którym go ochrzczono, już nie istnieje. Pamiątki po Kościuszce przeniesiono do nowo pobudowanej świątyni. Zachowała się księga chrztów i urodzin, w której znajdujemy jego zapis metrykalny. Urodził się w 1746 roku, prawdopodobnie 4 lutego. Nie jest to pewna data, a ochrzczony został 12 lutego. W 1755 roku rodzice wysłali swoich synów Tadeusza i Józefa na naukę do Kolegium Pijarskiego w Lubieszowie. 2 córki, Anna i Katarzyna, uczyły się w domu. Tadziuk miał wówczas 9 lat. Gmach kolegium zachował się do dnia dzisiejszego, choć w nie najlepszej kondycji. Nad jego drzwiami znajduje się napis: tu kształcił swą wzniosłą duszę i umysł Tadeusz Kościuszko. Szkoły pijarów, zreformowane przez Stanisława Konarskiego, oprócz obowiązkowej łaciny wprowadziły naukę języka polskiego i historię Polski. Reformator zalecał nauczycielom: niechaj bezustannie wpajają w umysł młodociany miłość ojczyzny, cześć i najwyższe do niej przywiązanie. Ulubioną książką Tadziuka były żywoty sławnych mężów Nepota w języku łacińskim. Gdy Tadeusz miał 12 lat, stracił ojca. Chłopcy nadal uczyli się w kolegium. Po 5 latach powrócili do rodzinnego domu, by pomagać matce w pracach gospodarczych w Mereczowszczyźnie, a później w Siechnowiczach, które już po śmierci męża energiczna pani Kościuszkowa odzyskała i przeniosła się wraz z dziećmi do rodzinnego gniazda. Dwór w Siechnowiczach nie zachował się. Na jego miejscu postawiono szkołę i pomnik Kościuszki. Tadeusz pragnął uczyć się w szkole rycerskiej w Warszawie. Marzenia te spełniły się, choć niełatwo było się do niej dostać. Była to bowiem pierwsza szkoła polska wojskowa na wzór najlepszych akademii zagranicznych. Pomógł mu w tym przyjaciel ojca, wojewoda Józef Sosnowski z Sosnowicy. Warszawa olśniła przybysza, który przyjechał z dalekiej prowincji. XVIII-wieczna stolica tak właśnie wyglądała, jak ją przedstawił królewski malarz Canaletto. Szkoła rycerska, nazywana również Korpusem Kadetów, mieściła się w jednym z najstarszych budynków obecnego Uniwersytetu Warszawskiego, w tak zwanym Pałacu Kazimierzowskim. Szkołę tę założył Stanisław August Poniatowski. Jej komendantem mianował księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, światłego patriotę. Kadeci nosili mundury, w podobnych z oficerskimi odznakami chodzili także ich profesorowie. Z czasów pobytu Tadeusza Kościuszki w szkole zachowało się bardzo niewiele dokumentów. Najcenniejszym z nich jest niewątpliwie jego zeszyt do nauki filozofii. Jedno z zanotowanych wskazań brzmi: siebie samego doskonalić nie zapomnij. Kadeci zdobywali tu wiedzę bardziej nowoczesną niż gdzie indziej. Wykładowcami byli nie tylko polscy profesorowie, ale również zagraniczni. Uczono historii polskiej i powszechnej, filozofii, języków obcych, ale także arytmetyki, geometrii, sztuki inżynierskiej, budowy fortyfikacji. Młodziutki Kościuszko żył nie tylko samą nauką. Udzielał się również towarzysko. Większość historyków uważa, iż wówczas poznał wielką miłość swego życia, śliczną i mądrą wojewodziankę Ludwikę Sosnowską. Uczęszczała wtedy na pensję pani Schmidt. Zawiązała się między nimi nić sympatii. Ukończył szkołę kadetów w randze kapitana. Król Stanisław August funduje stypendium 23-letniemu Kościuszce, który wyjeżdża do Paryża z zaprzyjaźnionym Aleksandrem Orłowskim. Obaj utalentowani plastycznie mieli uczyć się rysunku i malarstwa w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. Zachowały się niektóre prace Tadeusza Kościuszki, oto kilka z nich: Ruiny starożytnego Rzymu, Chrystus na krzyżu, autoportret, akt kobiecy. Prace te potwierdzają talent malarski przyszłego naczelnika powstania. Paryżu uczęszczał do szkoły inżynieryjnej i uczył się w niej budowania fortyfikacji. Pobyt tutaj miał dla niego duże znaczenie. Poznał wielu ciekawych i mądrych ludzi. Przebywał we Francji 5 lat. Cierpiał niekiedy biedę, gdyż królewskie stypendium było dość skromne. Wówczas tak charakteryzował go Julian Ursyn Niemcewicz. Oczy miał duże, smętne, twarz bladą, postać dość przyjemną. Najbardziej uderzył mnie do samego pasa gruby warkocz. W Bibliotece Czartoryskich w Krakowie przechowywany jest niewielki pukiel włosów Tadeusza Kościuszki. Do Polski wrócił po pierwszym rozbiorze. Na ojczystej ziemi znalazł się bez pracy i środków do życia. Skłócony z bratem Józefem, hulaką, który zagarnął cały majątek rodzinny, mieszkał po dworach. Pomagała mu siostra Anna. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. Postanowił odwiedzić znajomych. Przyjechał do Sosnowicy. Przyjęto go tu z otwartymi ramionami. Gościem ucieszył się wojewoda Sosnowski, który właśnie szukał nauczyciela francuskiego dla swoich córek, Ludwiki i Katarzyny. Takiego guwernera prosto z Paryża, dobrze wykształconego, mogła pozazdrościć cała okolica. Odżyły wspomnienia ze spotkań sprzed lat w Warszawie. Rozmawiali o sztuce, a panna zwierzyła się, iż próbuje rysować. Kościuszko zaproponował jej lekcję rysunku. Wojewodzie Sosnowskiemu spodobał się ten pomysł. W czasie tych lekcji zrodziła się ich wielka miłość. Romansowali potajemnie. Przez wiele miesięcy nikt o ich uczuciu nie wiedział. Tymczasem ojciec Ludwiki szukał dla niej bogatego i dobrze urodzonego męża. Postanowił wydać ją za młodego syna księcia Stanisława Lubomirskiego, Józefa. Wojewoda niestety nie cieszył się dobrą opinią. Uważany był za człowieka nieuczciwego i szulera. Oszukał księcia w karty i wymusił ślub z Ludwiką. Młodzi o niczym nie wiedzieli. Tadeusz, chcąc wkupić się w łaski wojewody, zajął się urządzaniem parku otaczającego rezydencję. Pod jego nadzorem uporządkowano stary drzewostan, sprowadzono sadzonki młodych drzew i krzewów. Ludwika pomagała Tadeuszowi. Byli szczęśliwi i beztroscy. Nie domyślali się, iż wojewoda Sosnowski upatrzył sobie na męża córki bogatego kawalera. Gdy sprawa wyszła na jaw, Kościuszko, chcąc ratować ich miłość, poprosił o rękę Ludwiki. Na to odpowiedział mu wojewoda: synogarlice nie dla wróbla, córki magnackie nie dla drobnych szlachetków. Zrozpaczony Tadeusz szukał wsparcia u króla Stanisława Augusta, ale ten kazał mu wybić sobie z głowy konkury. Poszedł za radą kolegów ze szkoły i postanowił pannę porwać. Do porwania nie doszło, bo prawdopodobnie Sosnowski został uprzedzony o tych zamiarach Kościuszki. Wywiózł Ludwikę do warownego zamczyska, by potem wydać ją za mąż. Legenda wielkiej, tragicznej miłości Ludwiki i Tadeusza jest żywa do dnia dzisiejszego. W ogrodzie, gdzie spotykali się potajemnie, 2 niegdyś zrośnięte drzewa, dąb Tadeusz i sosna Ludwika, są pamiątką tego wielkiego uczucia. Niestety w ciągu ostatnich lat sosna obumarła i leży obok mającego się dobrze dębu. Ogród ten, dziś zaniedbany, jest nadal symbolicznym miejscem dla zakochanych, którzy właśnie tu wyznają sobie miłość. Tadeusz Kościuszko opuścił Polskę. Próbował dostać się na służbę na Saskim Dworze. Starania te nie powiodły się. Wyjechał więc do Paryża. Tu poznał Amerykanina Benjamina Franklina. Zaprzyjaźnił się z nim i od niego dowiedział się o wojnie Stanów Zjednoczonych z Anglią. Postanowił walczyć o niepodległość Amerykanów. Miał 30 lat, gdy w czerwcu 1776 roku udał się w podróż morską statkiem na ten kontynent. O mały włos nie przypłacił jej życiem, bowiem statek, którym płynął, rozbił się. Mimo to szczęśliwie dotarł do Filadelfii. Projekt ufortyfikowania Filadelfii to była wtedy sprawa bardzo pilna, ponieważ Filadelfia obawiała się w tym momencie ataku wojsk angielskich od strony rzeki Delawary. I jednocześnie złożył kongresowi propozycję wstąpienia do armii. Projekt ten został zatwierdzony. Nie była to zbyt skomplikowana sprawa fortyfikowania Delawary. Projekt zakładał dwie palisady. Palisada była wbita w dno Delawary. Z boku pozostawał tylko wąski przesmyk umożliwiający przepływanie okrętów, ale ten przesmyk był broniony przez system baterii. Inżynierem w stopniu pułkownika został 18 października 1776. Przyznano mu ten stopień dopiero wtedy, kiedy pierwszą linię fortyfikacji pod Billingsport i pod Mercer zbudował. W Filadelfii Kościuszko spotkał człowieka, z którym się bardzo zaprzyjaźnił i ta przyjaźń przetrwała przez wiele, wiele lat. Był to generał Horacy Gates. Październik roku 1777. Kościuszko wybrał sam miejsce na bitwę. Zatrudnił tysiące osób. Budowali fortyfikacje w pobliżu Saratogi nad rzeką Hudson. Umocnienia projektowane przez Kościuszkę i zręczne wykorzystanie rzeźby terenu rozstrzygnęły o klęsce Brytyjczyków. Historycy uznali bitwę pod Saratogą jako jedną z 10 decydujących bitew w dziejach świata. Całkowicie rozbita armia brytyjska, dowodzona przez Johna Burgoyna, podpisała kapitulację. Jerzy Waszyngton pisze do Kongresu, że Kościuszko najwspanialej zasłużył się młodej republice. Tymczasem niespodziewanie dla Kościuszki Ludwika po 5 latach małżeństwa z księciem Józefem Lubomirskim wysyła list do Ameryki. Tu myślą goniłam za tobą. Bo jak moja dusza była przy Tobie, tak moje serce należy do Ciebie. A tylko moją niezłączoną z duchem osobę oddałam księciu. Wyznałam to jemu przed ślubem. Wyznaję to Tobie, Tadeuszu, po ślubie. Że żyjesz i walczysz, dowiedziałam się po pewnym czasie od księcia Adama. Po kilku latach przybył tu Niemcewicz i on uwiadomił mnie, że żyjesz w Ameryce. Dał do przeczytania Twój list, a ja nawzajem pośpieszam Cię zawiadomić przez Juliana, że jestem sercem niezmiennie i dozgonnie Twoją Ludwiką. Największą pracę fortyfikacyjną wykonał Kościuszko w West Point, to jest twierdza nad rzeką Hudson, blokująca dostęp do Filadelfii od strony północnej. I to była praca, która przyniosła mu rzeczywiście sławę w Stanach Zjednoczonych. Tam dwukrotnie zetknął się z Waszyngtonem, który przyjeżdżał do West Point, kontrolował przebieg prac. Prace te były wykonywane na podstawie i projektu, i przy pełnej obecności Kościuszki. Trwały one tam 2 lata, więc to jest kawał życia. To było największe dzieło fortyfikacyjne Kościuszki. Tadeusz Kościuszko pozostał na straży rzeki Hudson. W tym miejscu, gdzie wytyczał pole batalistyczne, stoi jego pomnik. upłynęło ponad 200 lat. Niewiele się zmieniło w krajobrazie tego historycznego miejsca. Twierdzę rozbudowano i założono w niej Akademię Wojskową West Point. Wojna w Stanach skończyła się praktycznie 14 grudnia 1782 roku, ale Kościuszko jeszcze długo w Stanach Zjednoczonych był. Wyjechał stamtąd dopiero w sierpniu 1784 roku. Udział Kościuszki w wojnie wykazał bardzo pozytywne cechy jego charakteru. Kościuszko nigdy nie wchodził w konflikt z Amerykanami, w ogóle z nikim. Z Francuzami również unikał konfliktu, jakkolwiek był nieustannie przez nich krytykowany i atakowany. Nigdy nie dopominał się o żadne awanse. Generał Green, z którym Kościuszko spędził 2 lata na południu, pisał do Waszyngtona, że jest to człowiek niesamowity, który dokonuje rzeczy wielkich i w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że czegoś takiego dokonał. Nie ma w nim żadnej żądzy awansu, chełpienia się ani wynoszenia się ponad innych. W uznaniu zasług Kościuszko awansowany został na generała Brygady Armii Amerykańskiej. Otrzymał też nadanie gruntów oraz znaczną sumę pieniędzy, które przeznaczył na wykupienie murzynów z niewoli. Nadano mu również order Cyncynata, ustanowiony za zasługi dla rewolucji amerykańskiej. Był jednym z 3 cudzoziemców, który dostąpił tego zaszczytu. W Muzeum Akademii Wojskowej przechowywany jest wieniec laurowy Kościuszki, symboliczny dowód uznania za zasługi dla Stanów Zjednoczonych. Był on jednym z najwybitniejszych, a może największym spośród cudzoziemców, którzy pośpieszyli z pomocą kolonistom w Ameryce. W muzeum są jego szable, jedne z cenniejszych eksponatów. Cenną pamiątką jest również książka Taktyka artylerii konnej pióra Tadeusza Kościuszki. Przekazał w niej ogromną wiedzę i doświadczenie wojskowe. Amerykanie trwale przechowali pamięć o Kościuszce. Postawili mu wiele pomników, nazwali jego imieniem ulice i parki. Kochany przez żołnierzy, ceniony przez Waszyngtona, Franklina i Jeffersona, w lipcu 1784 roku, pożegnawszy się z przyjaciółmi, wyjechał do Polski. Dotarł do Siechnowic 12 sierpnia 1784 roku. Miał tu spędzić bez mała 5 lat. Wracał opromieniony chwałą, wzbogacony wypłatą zaległych żołdów, a przede wszystkim doświadczony w wojnie, gorąco wyznający ideały wolnościowe i demokratyczne. Od króla Stanisława Augusta nie otrzymał żadnej propozycji. Osiadł więc w skromnym rodzinnym mająteczku. Mieszkał w dworku, dla którego sprzęty stolarskie sam wykonywał. Sam też uprawiał ogród. Długo musiał czekać na zatrudnienie go w polskiej armii. 21 maja 1789 roku Ludwika wysłała do Kościuszki list. Rzuć okiem, drogi przyjacielu, na datę tego listu, a ujrzysz, że jestem w miejscu wspomnień. Nie mogę go też opuścić bez dania ci wiadomości o sobie i nie wyraziwszy życzenia, abym je otrzymała od ciebie. Od 3 tygodni bawię tutaj. Oddana myślom swoim przebiegałam miejsca nastręczające mi wspomnienia to przykre, to przyjazne. Pierwszych więcej daleko, jak wiesz dobrze, drogi przyjacielu. Dosyć, że pobyt mój tutaj zawsze mię rozrzewnia. I przepędzam całe godziny na rozpamiętywaniu przyszłości. Teraz pogadajmy o tobie samym. Przed wyjazdem moim z Warszawy była mowa o tobie, drogi przyjacielu, a król, wspominając o rycinie, którą mu dałeś, rozczulał się nad tobą. Chwalił zachowanie twoje w Ameryce i rzekł, że trzeba ci koniecznie zapewnić stopień wojskowy. Obecna księżna Rozalia Radziwiłłowa, która często mówi o tobie, podtrzymywała dobre usposobienie króla, popierając twoją sprawę. Rada bym, abyś był przekonany, że w nikim pod słońcem los twój nie budzi żywszego i prawdziwszego zajęcia niż we mnie. Nie myślę nigdy o tobie bez pewnego wzruszenia serca i duszy. I rzecz to bardzo prosta. Dusza moja nie jest niewdzięczną, a tyś w niej rozwinął pierwsze uczucie tkliwości. Dopiero 5 lat po powrocie z Ameryki, gdy król, wykonując uchwałę Sejmu Wielkiego, powiększył armię polską do 100 tysięcy, mianował Tadeusza Kościuszkę generałem brygadierem. Decyzja o powiększeniu polskich wojsk nie spodobała się carycy Katarzynie II. W 1792 roku rosyjska armia wkroczyła na ziemię polskie, by zmusić Sejm i króla do podporządkowania się jej woli. Doszło do zbrojnych starć. Tadeusz Kościuszko wziął udział w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami. Został odznaczony przez Stanisława Augusta jako pierwszy ustanowionym przez niego krzyżem Virtuti Militari. Kościuszko, zanim dowodził pod Dubienką, dowodził osobiście tylko małym 60-osobowym oddziałkiem w Stanach. I to był oddziałek, który nie miał nic interesującego do zrobienia. Wprawdzie omal tam nie zginął, ale to było całe jego doświadczenia bojowe. Był głównie inżynierem i budowniczym. Pod Dubienką okazało się, że jest nie tylko inżynierem i budowniczym, ale bardzo czujnym wodzem, potrafiącym znakomicie wykorzystywać ukształtowanie terenu i fortyfikacje do walki obronnej. Ten sposób staczania bitwy poprzez walkę obronną był charakterystyczny dla Kościuszki. Jak grom z jasnego nieba spadła na wszystkich wiadomość o przystąpieniu króla do Konfederacji Targowickiej i polecenie wstrzymania wszelkich działań przeciwko wojskom rosyjskim. Zabezpieczywszy przedtem podległych mu żołnierzy, Tadeusz Kościuszko podał się do dymisji. Wyjechał z Polski. Przybrał pseudonim Bieda. Tak podpisał się pod pożegnalnym listem do zaprzyjaźnionej księżnej Izabeli Czartoryskiej. Wyjechał do Lipska, gdzie go odwiedzili Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki. Po rozmowie z nimi udał się do Paryża, by uzyskać pomoc od Francji dla planowanego powstania, ale konkretnych zobowiązań od żyrondystów nie otrzymał. Wiadomości z kraju, a także obwołanie go na wodza przyszłego powstania obligowały Kościuszkę do przygotowania pewnych działań. Sygnał do powstania dał generał Antoni Madaliński. Odmówił przeprowadzenia redukcji swojej brygady i ruszył w kierunku Krakowa. Oddziały rosyjskiego wojska opuściły Kraków. Wieczorem 23 marca 1794 roku okrężną drogą przybył tu Kościuszko. Przywiózł ze sobą przygotowany z Kołłątajem i Potockim akt powstania, dokument, którego ogłoszenie stać się miało hasłem do podjęcia walki przez cały naród. Nazajutrz, 24 marca o 9 rano, w kościele ojców kapucynów uczestniczył we mszy świętej, po której ślubował w domku loretańskim, że gotów jest oddać życie w obronie ojczyzny. Znieważony majestat Rzeczypospolitej, za wolność, za niepodległość. Wydarzenie to zostało uwiecznione na płaskorzeźbie umieszczonej na murze klasztoru. Koło 10 rano tego samego dnia na krakowskim rynku Kościuszko zaprzysiągł wraz z garnizonem przy tłumie zgromadzonych obywateli akt powstania. Akt ten powoływał go na jedynego naczelnika powstania. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. To historyczne wydarzenie przedstawił w swoim filmie Józef Leites, wybitny reżyser dwudziestolecia międzywojennego. Przysięgę Kościuszki na krakowskim rynku malowało wielu artystów, między innymi Michał Stachowicz, naoczny świadek tego wydarzenia. Na rynku upamiętnia miejsce przysięgi ten napis. Naczelnik swą kwaterę umieścił w szarej kamienicy przy rynku głównym. Tu z datą 24 marca 1794 roku spod jego pióra wyszły 4 ważne odezwy. Do obywatelów, do wojska, do duchowieństwa i do kobiet. Odezwy te rozwijały myśli zawarte w akcie powstania. Wzywały cały naród do wzięcia udziału w walce o wolność. Obok naczelnego hasła powstania wolność, całość, niepodległość padło hasło drugie, które towarzyszyć będzie walczącym powstańcom. Śmierć albo zwycięstwo. Wezwaniem tym kończy się odezwa do wojska. 1 kwietnia Kościuszko opuszcza Kraków. Rozpoczyna marsz na Warszawę. Nie chce dopuścić do połączenia 2 armii wojska rosyjskiego, generała Tormasowa z generałem Denisowem. 4 kwietnia 1794 roku dochodzi do bitwy pod Racławicami. Bitwa ta to kościuszkowski symbol, sława i legenda. Naczelnik wiedział doskonale, że chłopi uzbrojeni w kosy na sztorc są nie do pokonania w starciu z rosyjską osłoną armat, a te nie wystrzelą więcej niż raz, gdy chłopi przebiegną odległość około 2 kilometrów. Na rozkaz Kościuszki zabrać mi te armaty, Bóg i ojczyzna, naprzód wiara, ruszyli pędem i nie dopuścili do drugiego wystrzału, a sławny Wojciech Bartosz z Rządowic zgasił ląd własną czapką. Jak mówi tradycja, naczelnik natychmiast po bitwie, dziękując chłopom za ich dzielność, przywdział sukmanę najwaleczniejszego z nich, Bartosza. Bohaterski oddział kosynierów zyskuje zaszczytne miano Regimentu Grenadierów Krakowskich. Pierwsza bitwa insurekcji, jakkolwiek zakończyła się zwycięstwem, nie doprowadziła do rozstrzygnięć, gdyż droga do Warszawy nadal była zamknięta. Miała jednak ogromne znaczenie moralne dla dalszych losów powstania. Wpłynęła korzystnie na przebieg insurekcji w stolicy. Dziś tak wyglądają pola bitwy pod Racławicami. Przypominają o niej mogiły poległych tu żołnierzy. Dla uczczenia Tadeusza Kościuszki został usypany kopiec. Siódmego kwietnia 1794 roku nastąpił triumfalny wjazd żołnierzy Kościuszki do Krakowa. Wieźli 12 zdobycznych armat. Powstaje Warszawa. Po 2 dniach walk stolica jest wolna. Opanowane zostaje Wilno. Sytuacja militarna ulega jednak pogorszeniu. Wkraczają wojska pruskie. Seria klęsk. Najświetniejszym zwycięstwem naczelnika jest obrona Warszawy. Tadeuszowi Kościuszce we wszystkich bitwach i potyczkach towarzyszą wierni mu kosynierzy. Pamiętają uchwalenie uniwersału połanieckiego i zapowiedzianą reformę położenia chłopów w Rzeczypospolitej. Czekają na zniesienie osobistego poddaństwa i ochronę ich przed rugowaniem z uprawianych gruntów. Był Kościuszko zdecydowanym republikaninem. Co to znaczyło wówczas? Oczywiście to nie oznaczało demokraty w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, ale to znaczyło bardzo głębokie pochylanie się nad dolą chłopa. Przede wszystkim chodziło Kościuszce o podniesienie chłopstwa. Uważał, że jest ono prześladowane, że jest wykorzystywane. Dał temu bardzo głęboki wyraz, ponieważ uwolnił od pańszczyzny własnych poddanych i zażądał tego w swoim testamencie skierowanym do Anny Estkowej, swojej siostry, z którą był bardzo zżyty. Chłopi darzyli go dużym zaufaniem i estymą. 14-tysięczny rosyjski korpus generała Ferenca kieruje się na prawy brzeg Wisły. Zbliża się klęska. Dochodzi do bitwy pod Maciejowicami 10 października 1794 roku. Siły Kościuszki były o połowę mniejsze od rosyjskich. Część z nich stanowili kosynierzy. Bitwa maciejowicka, zażarta i krwawa, zakończyła się zupełną klęską Polaków. Ciężko ranny Kościuszko dostał się do niewoli. Usiłował popełnić samobójstwo. Był o krok od śmierci. Jego koń potknął się i padł razem z jeźdźcem. Dosięgły go kozackie piki. Otrzymał cięcie pałaszem w głowę, stracił przytomność. Został okradziony z kosztowności butów i ubrania. Tak leżącego rozpoznał go generał Ferenc. Rozkazał opatrzyć Kościuszkę i zająć się nim. Pod tym drzewem, jak głosi tradycja, był opatrywany. Miejsce to upamiętnia kamień i napis. Rannego Kościuszkę przewieziono do Petersburga, gdzie został uwięziony w twierdzy. Przeszło 2 lata, był w niewoli. Uwolnił go car Paweł I po śmierci swej matki Katarzyny II. Otrzymał od cara 60 000 rubli i złożył wiernopoddańczą przysięgę. W zamian za to car objął amnestią 20 000 uwięzionych żołnierzy. Posypały się gromy na głowę Kościuszki, a nawet obelgi przez niektórych rodaków, którzy nie chcieli zrozumieć sytuacji, w jakiej się znalazł. Car wystawił mu rachunek w rublach za wszystkie usługi i rzeczy, które otrzymał. Musiał mu przyrzec, że nigdy już nie wróci do ojczyzny. Kościuszko wraz ze swoim adiutantem Julianem Ursynem Niemcewiczem, towarzyszem w niewoli, 19 grudnia 1796 roku wyruszył w długą drogę przez Sztokholm i Londyn do Ameryki. Zatrzymali się w Filadelfii. Salutem 13 strzałów armatnich entuzjastycznie powitali go jak bohatera narodowego mieszkańcy miasta. Kościuszko czuł się w tym mieście jak w domu. Odwiedza starych przyjaciół. Prowadzi ożywioną korespondencję. Złożył mu wizytę wieloletni przyjaciel, wiceprezydent Thomas Jefferson, któremu namalował portret. Rozdaje na pamiątkę swoje prace malarskie. Przed wyjazdem do Europy uczynił Jeffersona wykonawcą swojego testamentu. Przekazał cały majątek zdobyty w Ameryce na wykupienie murzynów z niewoli. Wyjechał do Francji. Zamieszkał w Paryżu u bliskiego przyjaciela Piotra Józefa Celtnera. Polscy emigranci prowadzili negocjacje z dyrektoriatem w sprawie utworzenia legionów. Kościuszko usiłował również włączyć się w te rozmowy. Mimo przejawów życzliwości nie traktowano go jako partnera. Postanowił wykreować generała Dąbrowskiego na legionowego wodza. Wskazywał własną drogę ku wolności, bez Francji i Napoleona, któremu nie ufał. Ostatnie 2 lata swego życia naczelnik spędził w Szwajcarii, w zabytkowym miasteczku nad rzeką Aar, Solurze. Emigracyjny poeta Kazimierz Wierzyński pisał: cicho, dobrze ci było w muszli tego miasta, który czerwony szpaler baszt obrasta. Gdzieś schowany wśród wnęków, jak sztandar ku chwale, letnią nocą zasypiał tutaj, generale. Przyjechał Kościuszko tu jesienią 1815 roku. Zamieszkał na ulicy Garcelngasse 12 u Franciszka Celtnera, brata Piotra Józefa. Obecnie w domu tym znajduje się Muzeum Naczelnika. Generał u Celtnerów zajmował 2 skromne pokoje. W jednym z nich zachowała się część dawnego wystroju. Sędziwy i samotny Kościuszko serdecznie zaprzyjaźnił się z całą rodziną Celtnerów. W Solurze naczelnik cieszył się wielką sympatią i szacunkiem tutejszych mieszkańców. Szczególną sympatią darzył córkę Celtnerów, Emilkę. Uczył ją historii i rysunku. W testamencie zapisał jej sporą sumę pieniędzy i swoje serce. Umierał w samotności. Odszedł 15 października 1817 roku. Po śmierci w Cuchwil pod Solurą postawiono mu grób pomnik. Śmierć Kościuszki odbiła się szerokim echem nie tylko na ziemiach polskich, lecz również za granicą. Urządzono w różnych miastach Europy obchody. Mowę żałobną wygłoszono w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polacy we wszystkich zaborach postanowili oddać hołd pamięci bohatera spod Racławic. Na wniosek Senatu Wolnego Miasta Krakowa car Aleksander zgodził się na sprowadzenie zwłok Kościuszki i złożenie ich w podziemiach katedry na Wawelu. Odbył się uroczysty pogrzeb. Kościuszko spoczął w krypcie świętego Leonarda, obok Jana III Sobieskiego i Józefa Poniatowskiego. Postanowiono również uczcić bohatera narodowego usypaniem kopca. 16 października 1820 roku rozpoczęto przy nim pracę na wzgórzu Świętej Bronisławy. Umieszczono w nim urny z ziemią z Racławic i Maciejowic, a także z pól bitewnych w Stanach Zjednoczonych. Sypanie kopca ukończono 20 października 1823 roku. Serce Kościuszki po śmierci Emilki Celtnerównej oddano do muzeum w Rapperswilu, a stąd w 1927 roku już w wolnej Polsce na Zamek Królewski w Warszawie. W czasie wojny ukryto je w podziemiach katedry Świętego Jana. Odnaleziona po wojnie urna z sercem naczelnika powróciła na Zamek Królewski. Pamięć o Kościuszce przetrwała do dziś. Naczelnika przypominają nam nie tylko wielkie dzieła wybitnych artystów, ale również przedmioty codziennego użytku, których zostało wiele, a także autentyczne pamiątki będące jego własnością. Jeden z biografów napisał: jawi nam się jako postać bardzo bliska ze swymi wadami i słabościami, ale mająca pozostać wzorem w miłości ojczyzny. Jego sława i legenda jest znacznie dłuższa niż jego życie. Wielki polski historyk XIX wieku Szymon Askenazy napisał o Kościuszce: w chwili, gdy miał stanąć na czele narodu, był już życiowo na schyłku, blisko 50, a szedł niecić i prowadzić rewolucję. Lecz on wolę dojrzałą z nieostygłym kojarzył sercem. Człowiek z jednej bryły miał przecie skalę duszy rozległą i bardzo różnolitą. Z trzeźwą męską determinacją łączył łzawą rzewność, prawie niewieścią. Smętek melancholijny z żartobliwym, pogodnym humorem. Wielką skromność z wysokim, drażliwym swej godności pojęciem. Przystępny i wyrozumiały. Świętej sprawy zmartwychwstania Polski pierwszy za życia sługą wielkim pośmiertnym został Kościuszko do dziś dnia. Wszak on wojskowym, ni politycznym nie był geniuszem. Po wygranej Racławic przegrał Szczekociny i Maciejowice. Mylił się tylekroć w ocenach ludzi, a jednak o niego, bezsilnego, biednego starca, jeszcze spierali się Napoleon i Aleksander, najwięksi mocarze świata. Tadeusz Kościuszko został jednym z nieśmiertelnych bohaterów ludzkości. Czemu? Bo jego imię jest Polska.